Dzisiaj zagramy w mafię, tylko nie taką standardową, bo wcielimy się w rolę. Witam bardzo serdecznie, jestem Kozik. Nazywam się Krysia, jestem starszą panią, lubię sanatorium. Cześć, jestem cheerleaderką w naszej szkole ekipowej. Szczęść Boże, jestem księżulo i na co dzień zajmuję się testowaniem posiłków u parafian. Mam swoich dwóch braci, których bardzo szanuję. Mi chiamo Bartolomeo, jestem najstarszym bratem w tym rodziny. Ciao, bella. Jestem bratem brata brata. Memo Domingo, przyjechałem z Brazylii. Przyjechałem robić interesy we Włoszech. Nazywaj mnie jak chcesz, kochaninki. Buongiorno, Mario Garnituri z tej strony. Najlepsze by garnitury na południowym wybrzeżu. Siemano, jestem super bohater i każdy mi ufa, że mam super moce, a robię zdjęcie za piątaka pod pocztą. Cześć, jestem Zosia, a to jest mój miś Miluś się nazywa i ja mam 5 lat i ja nie wiem, co tutaj robię, babcia mi przyniosła. Jakby co kazał mi się tak przebrać i gadać, mi tak Patryk kazał. Drodzy widzowie, witam w naszym multiuniwersum. W dzisiejszej grze w mafii mamy bardzo dużo zawodników, a wy teraz dowiecie się, kim jesteście. Czy jesteście po stronie mafii, czy po stronie obywateli? Bo to mój kanał. Żeby Daily było dobre, to ja muszę mieć kartę. A ja jestem jego psem, to mam drugą kolejność. Żeby nie było, że ja tutaj to jakoś super ustawiam, poproszę z tej strony księdza. Komu dałbyś kartę z tej strony? Ja do kościoła chodzę. Fotkę za darmo. Ja do kościoła chodzę, księdzu. Ja wybieram tutaj kolegę, który powiedział, że uczęszcza. Więc trzymaj ją na razie, zobacz sobie. Masz za pomoc. O, dziękuję. Komu dałbyś kartę? Jak się tańczę, patrz. Całą noc, tańczy ze mną cały skład. To nasz dobra, tak, może być, Kasia. Proszę za pomoc. O! Moi drodzy, otrzymaliście karty mocy. Czy ktoś chciałby użyć teraz swojej karty? Ja! Nie po brazylijsku, kolego. Okej, masz kartę, niepewna informacja. Jak podasz mi 3 osoby, to ja ci powiem, czy ktoś z nich jest w mafii. Ale to może być jedna bądź więcej osób. Poproszę 3 czarnych gadków. Więc moja odpowiedź jest, że tak, jest tam mafia. Teraz pytanie, ile i który? Ale już wiem. Jeden z trójki czarnych panów wydawał się strasznie podejrzany. Zapytałem o nich, okazało się, przynajmniej jeden z nich jest z mafii. Wrócił. Moi włoscy koledzy nie słuchają, chyba słusznie. Jest taka karta, gdzie... Posłuchaj mnie. Dzieci i ryby głosu nie mają. Wszyscy mówią, że ich denerwuje, a ja nie wiem dlaczego. Pani, w takim razie, bo tutaj nasza koleżanka już dawno powinna iść spać, więc chciałbym, aby wszyscy poszli spać. Bardzo proszę, aby obudziła się mafia i aby się poznali. Moja restauracja i kościół tak naprawdę to wszystko przykrywka, żebyśmy kontynuowali biznes ojca, Luki Changretta. Dobrze, bardzo proszę, aby mafia wskazała osobę, która nie przeżyje tej nocy. Wywalcie go, bo chrapie. Proszę, budzimy się wszyscy, ale kochani, jak zwykle, niestety to nie jest prawda, ponieważ kiedy rano przechodziłem się po naszych wszystkich domostwach, okazało się, że najstarsza wśród nas nie przeżyła kolejnej nocy. Nie! Gatka, babini moja! Kto wyeliminował najwierniejszą z parafianek? Najwięcej na tacy rzucała! Kto się zajmie jej kotem? Puta! Zrobiliśmy straszną głupotę, że wybraliśmy babcię, która nie miała żadnych kart. Jak jest księdzu? Straciłem najwierniejszą parafiankę. Księdzu! Panie Brazyliano, nie padłeś pierwszej nocy? To się ciesz. Ale w takim razie ja może trochę zmienię tą grę, mianowicie rozdam teraz karty, które zostały przydzielone pośmiertnie przez... Babciu, pamiętaj o nas. Ona zobaczyła coś w twoich oczach. Proszę, dziecko. O, babcia! I proszę ślicznie. I tak właśnie można liczyć na parafian. A ja chcę skorzystać z spotkania z gospodarzem. Oczywiście, zapraszam. Biorąc pod uwagę, że brazylijski gość jest dobry, stwierdziłem, że zaufam i sprawdzę jednego z 3 podejrzanych typów. Ta cała rodzinka mi śmierdzi, więc postanowiłem sprawdzić najdłuższego księdza. Okazuje się, że ksiądz ma podwójne życie i tak naprawdę jest z mafii. Wiedziałem. Czyli okazuje się, że pan brazylijski też jest dobry. Mogę mu ufać, ale nie spodziewałem się tego po księdzu. Sprawdziłem jedną trójkę z flipa, flopa i flapa. I jeden z was jest z mafii. No nie gadco! Przecież mówiłem, że nie możemy tak robić już więcej, bo skończymy jak nasz papa. Chcę tylko powiedzieć jedno. Wiem, ale tajemnica spowiedzi. Który z was pozbył się babci? Ja mówię oficjalnie teraz tutaj, na co idą pieniądze z tacy.
Zostałem zaatakowany przez superbohatera. Średnio miałem co z tym zrobić. Byłem w opałach. Pizza musi być zrobiona z najlepszych składników. To czemu smakuje jak gówno? To nie jest moje restaurante! Dał mi kiedyś zimną, to dlatego. No, chyba właśnie. Bo to najlepsza ciepła. Na pewno nie jest moje restaurante. Moje restaurante jest najlepsza in the city. Restauracja może tak, ale pizza była zimna. Kto ją dowozi? Zajmuję się rozwożeniem pizzy w biznesie naszym rodzinnym, ale brat moim jest szefem. I brat moim jest też księdzem. Ojciec pokazuje tutaj na swojego brata. Proszę się przyznać. Superbohater myślał chyba, że nasza rodzina to idiota. Gdyby ktoś się z nas przyznał, to naprawdę wydziedziczyłbym ich wszystkich. Niestety ktoś z nas musiał zostać stracony. Riposte in pace, fratello. Panowie, przykro mi mówić, ale najstarszy nie poszedł w wasze ślady. Dalej jest ojcem. Jesteś skazą tej familii! Ja jestem najmłodszy! No prego! Czekaj, jak jest brat po włosku, bo ja zapomniałem. Fratello! Mów mi! Co się stało? Jesteś mafią! Myślałem, że tylko szukujesz swoich tutaj w kościele na tacę. Dlatego babka wyleciała. Bo mieszkał blisko i wkurzał go kot w nocy! Powiadam wam, uważajcie na fałszywych proroków. W momencie, w którym nawet moi bracia postawili się przeciwko mnie, ja nie miałem tu już nic do gadania, została tylko modlitwa. W takim razie może zacznijmy w Sycylii. Na kogo oddajesz swój głos? Wstyd mi było, jak zmieniłeś ścieżkę i odszedłeś z naszego rodzinnego biznesu. Teraz jest mi wstyd jeszcze bardziej. Myślałem, że mnie walisz. Don Michello, wypieprzasz. Proszę teraz pana od garniturów. Księże, nie kupuję mi tak garniturów, więc nic nie stracę. Żulu. On mi nigdy nie chciał z chaty sypnąć, no to na księdza. Księże. Brat bratu, głosuję na Żula. Głosuję na bezdomnego. Głosuję na osobę w kryzysie bezdomności. Jestem osobą, która po prostu lubi spędzać wieczory poza domem i poranki, i popołudnia. No, na kogo głosujesz? Johnowi Mikkel. Bracie, zawsze byłeś bracie przykładem i taki pobożny, i taki uczynny. A teraz? Proszę, Fiona. No ja też na niego. Kasiu? Na księdza. W takim razie księże, no bo już nie ma znaczenia. A Fiona? Ty nie masz głosować, nie masz 18 lat. No to co ja tutaj robię? Przyszłam tutaj z babcią i ona sobie nagle poszła i już jestem sama. I tak siedzę i dobrze, że mam mojego Milusia. On zawsze jest ze mną. Księże, proszę za światło. Zdążę jeszcze na nie szpory z moją ulubioną parafianką. Słuchaj, praktycznie 50% osób, które ogląda moje filmy, nie subskrybuje kanału. To dla ciebie jedno kliknięcie, a mi pomożesz osiągnąć cel 2 miliona subów. Więc proszę, zasubskrybuj. A dodatkowo zapraszam na mojego Instagrama, ponieważ zbliżamy się do 1 miliona obserwujących. Dziękuję. Bardzo proszę, aby wszyscy zasnęli. Bardzo proszę, aby przebudziła się nam mafia. Rozumiem, dobrze, dziękuję bardzo. Proszę, aby przebudzili się wszyscy. Miasto bardzo zbrzydło nam, ponieważ nasza cheerleaderka odpadła. No nie. Ej, ten kod jest przeklęty normalnie. Ej, jakoś. Ja go nie chcę, szachnie ja. Ja mam kartę, ale ja nie wiem, co tutaj jest napisane. Daj, przeczytam, kochana. Ja jestem super bohaterem, naprawdę, ja ci pomogę. Okej, możesz pomóc. Ona mu pokaże. Nie pokazuj starszym panom. No tak, ale babcia mnie uczyła, po prostu ktoś mi już babci zabrał. Nie słuchaj babci, bo widzisz, że szybko zginęła. Nasza tam grupa umarłych, rada, coś tam, wskazują karty, które do was przekazali. I jedna karta otrzymujesz ty. Co on jest taki tutaj chwytywany przez umarłych? To dostał dwie. Ja. Chciałbym wam tylko powiedzieć, że umarli nie wiedzą, kto komu wskazuje kartę. Porozmawiajmy. Mam bardzo mocną kartę na głosowanie, która może nam dać dużo informacji. Czy ja mogę ujawnić swoje karty, jeżeli mam taką potrzebę? Nie możesz pokazać karty, ale możesz opowiedzieć o niej, nie? Mam kartę, że podczas głosowania może wylecieć tylko mafiozo. Wow. To jest dobra karta. Ten przeklęty bohater ma naprawdę bardzo dużo felicita z kartami. Ja mam dwie karty, które mogę wykorzystać przy głosowaniu, tak jak ty. Takie małe gorsze od ciebie, ale fajne. Kochani, czy ktoś chciałby użyć jakiejś karty? Ale nie wiem, która, poczekaj. Ja bym chciał wykorzystać karty Lego na spotkanie z gospodarzem. Wskazuję osobę, którą ochronię przed wzrokiem mowy. Dobrze, mam napisane tutaj, tak. Więc karta lekarz. Kogo chciałbyś ochronić, aby w nocy nie odpadł od wyroku mafii? Chciałbym ochronić tego pana od zdjęć za 5 euro. Tego w pelerynie takiej. Ojcowiznę, tak? Tak. Ja jestem bezpieczny. Chłopie, wydaję ci mafiozo na tacy. Co ty Ale nie wiemy przecież. No jak nie? No skąd mówimy, że mafiozę dałeś? Ale po...
Po co bym miał dawać siebie na świecie, jakbym nie był pewny? Homelander! Mogłeś użyć karty, która była normalnie czymś innym, a powiedzieć, że sprawdziłeś Mika i go wywalić. Dałoby mnie na świecznik. No jak cię dało na świecznik, jak wszyscy łyknęli? No nie, nie, ja... Aha, halo! Ty wyrzuciłeś swojego brata jako pierwszy. Nie, ja powiedziałem, że albo ty, albo on. Ale pierwszą kulę strafiłeś ty! On jest niebezpieczny, to jest Homelander! Ten superbohater to tak sypał, no nie mogłam mu uwierzyć. Musiałam to sprawdzić, ale jako, że nie miałam kart i nie miałam jak, to poddawałam pod wątpliwość każde jego słowo. A w ogóle to dziecko siedzi fest cicho. No bo wy krzyczycie, ja nie wiem, co mam mówić. Zupełnie jak mafia, nie daje się poznać. Posłuchajcie, jeżeli tam ktoś siedzi z mafii, to na pewno dał kartę mafii drugiej. Więc dał albo Kazikowi, albo Homelanderowi. Więc niech Homelander sprawdzi Kazika. Jeżeli Kazik nie będzie z mafii, pozostanie w grze, to wywalamy Homelandera! Tak. Ja tych ludzi nie rozumiem. Cały czas gram dla dobra, bo jestem dobry, jestem superbohaterem. Nie ma znaczenia, że nieprawdziwym, ale jestem dobry. I cały czas robię dobrze dla miasta i oni gadają jakieś głupoty, że ja jestem podejrzany. Ta głupia Fiona, chłop przebrany za babę, to było śmieszne 100 lat temu. Podkopuje mnie cały czas, tak nie może być. To nie, inaczej używam karty, używam jej na siebie. Ale to też tak samo zrobi dokładnie. Słuchajcie, została już ta karta, że w trakcie najbliższego głosowania wyeliminowany może zostać tylko mafiozo. Głosujemy na kogo chcemy. To nie głosujemy na niego! Głosuję na Kazika! Wtedy nie będziecie mieli pewności. Ale jak? Ja użyłem jej na siebie. Nie masz na siebie. No właśnie jej użyłem. Na całą grę używasz. A, fuck. Chciałem się obronić i myślałem, że mogę tej karty użyć tylko na sobie. Okazało się, że jednak nie i był problem, bo teraz zwróciłem więcej oczu na swoją stronę. Ale przynajmniej na pewno dowiemy się, kto jest mafii lub nie jest mafii. A ja jestem dobry, więc to mi odpowiada, bo będziemy mieli więcej informacji. Tak, tak. Kazik był na spotkaniu. Byłem i miałem kartę, że mogę chronić jedną osobę przed mafią w nocy. I kogo chroniłeś? Aniu. I użyłeś jej? Użyłem. No to ci nie wyszło, bo ktoś umarł. Teraz dopiero! Następnej nocy, ty stupido idiota! Ja za długo byłem w barze! Widać, że za barem robi. Byłam, sorry, byłam! Na Kazika! Na Kazika! Na Kazika! Dobrze, moi drodzy. W takim razie głosowanie zostało zakończone. I Kazik nie odpadł. Brawo! Wszyscy zasypiają. Wszyscy zasypiają. Bardzo proszę, aby obudziła się mafia. Proszę, abyście wskazali osobę, którą chcecie wyeliminować. Ze względu na to, że jest więcej osób już teraz po lewej stronie, to może od lewej strony. Dobrze. Dziękuję. Budzimy się wszyscy tej mroźnej nocy. Niestety nie wszyscy mieli schronienie na nią. Niektórzy zamarzli na drodze. Kaco! Kazik nie żyje. Ja już go polubiłam. Podarowałem kartę Kazikowi. On to potraktował jako gest, natomiast sprowadziło to na niego opały i odpadł. Ja ochroniłem tego w przebraniu pajaca, ale oni mnie nie słuchali i mnie wyrzucili, a ja byłem dobry i miałem jeszcze jedną kartę, ale i tak skończyłem jak zawsze. Ten pan Kazik, ja się go trochę bałam i oni wszyscy na niego głosowali i później nie pamiętam. Dziewczynko, powiedziałaś, że bałaś się bezdomnego pana. Ale już powiedziałam, jak odszedł, że go przestałam bać, bo był dobry. Georgian Poli. Dziewczynka śmierdzi fest. No bo babcia, bo moja babcia odeszła i ja nie umiem się sama kąpać. Dla ciebie, proszę. Proszę. Jest! Czy Patryk dostaje w każdej rundzie? Co rundę? Kto z umarłych mnie naprawdę lubi, bo cały czas dostaje karty i mi to odpowiada. Szczególnie w tym momencie dostałem bardzo mocną kartę. Mogę sprawdzić i dowiedzieć się, kto z danej trójki, którą podam gospodarzowi, jest z mafii. A mi śmierdzi ta Fiona, więc na pewno muszę ją tam wrzucić. Kto musi tak ufać Patrykowi? Pokazałem już tyle razy, że jestem dobry, to by nie miało... Powiedziałeś tylko, nie pokazałeś. Bo nie mogę pokazać! No właśnie! Przepraszam. Teorii spotkania z gospodarzem ponownie. Kochany gospodarze, kto jest z mafii? Dominik użył karty wędrowca, w której dowie się za chwileczkę ode mnie, kto jest z mafii, ale nie będzie mógł na tą osobę zagłosować i nie będzie mógł wskazać, że ona jest z mafii. Co więcej, ja też proszę cię o to, abyś nie powiedział wszystkim, że nie możesz zagłosować na jakąś osobę. Nie, to tak nie mógł. Okej. Okay. Więc wiesz, jakie są karty mafiozów ogólnie w karciance? Kto jest? Wiesz. Dobrze. Wiesz, że jest mafiozem. Jak się okazało, nie tylko księżulo był z mafii, ale też jego brat. Myślałem, że tylko jeden z rodziny będzie podejrzany. Okazało się zupełnie inaczej
bo Świeży też jest z mafii. To będzie ciężka robota, żeby go wrócić, bo nie mogę teraz ani głosować, ani mówić o tym, że jest z mafii. Ty byłeś mafiozą, bardzo sobie dobrze poradziłeś. Ale teraz nie jestem! Po co bym używał tą kartę przed chwilą? Po co? To by nie miało sensu, mogę po prostu nie mówić, jaką mam kartę i jej nie używać. Albo zagrać w grę psychologiczną z nami. Bardzo jesteście głupi, że wszyscy się nabraliście na to. On powiedział, że ktoś z was jest podejrzany, no to sprawdziłem jednego z was. On ma rację, teraz mi zaklikało. Po co użyłby karty, która pomaga miastu, jakby był w mafii? Nawet jakbyś był mafią, to mogłeś użyć tej karty, żeby właśnie wskazać na kogoś, że jest mafią. On by nie był w mafii, my byśmy go wyrzucili, więc jakbyś był z mafii, no to fajnie by to było dla ciebie, bo wyrzuciliśmy obywatela. Ej, bez kitu! Jest! Jest! A poczekaj, poczekaj, poczekaj! Ja nic nie... Nie, ale poczekaj, ja pierwszy byłem. Ja nie mówię, że ty jesteś z mafii, ale... Właśnie to mówisz! Ale! Dzięki tej karcie zmarnowane głosowanie. Ale ja chciałem na siebie głosować, to ty stałeś i... Kacik, Kacik jako pierwszy! Czyli to ty jesteś! Powiedziałeś, jak ona działa, ta karta? I specjalnie chciałeś o swój wizerunek zadbać, PR-owo. Używam karty, gdzie mówię trzy o podejrzane osoby i sprawdzę, czy są z mafii. Zróbmy to. Podejrzane to było, że on chciał na siebie to użyć. No właśnie. Żebyś wiedział, że jestem Zem. Jakie podejrzane, what the fuck, ale wy jesteście... Stupy, stupy. Nie dziwię się, że ja wygrałem w mafię, jak oni graźnie potrafią w tą mafię. A przepraszam. Gnoju. Używasz karty niepewna informacja. Jakie trzy osoby chciałbyś poznać? Powiem ci, czy jest w nich przynajmniej jedna mafia. Ale to nie znaczy, że jest tylko jedna na przykład. Albo że mogą być trzy, albo dwie. Kinga, Posty i Cichy. Nikt z nich nie jest z mafii. To jest niemożliwe! Jakim cudem jeszcze jedna osoba z tej dwójki jest z mafii? Czyli tylko jeden jest dobry. Niezła ta rodzinka. Mam nadzieję, że reszta mi uwierzy. Stop! Wy! Tu jest dalej mafia tej, albo ty! I po tej sytuacji zrobiło się jeszcze większe zamieszanie, bo już nic nie było wiadome w ogóle. I wziąłem pod uwagę, że ten superbohater może jednak być superhero. Wybierz mnie z domu. Po pierwsze, dałem trzy imiona. Dałem ciebie, ciebie i ciebie, więc wy powinniście wiedzieć, że ja jestem safe, bo wiem, że wy nie jesteście z mafii. Na samym starcie. Też mi kiedyś tak powiedział, jak coś. Z początku myślałem, że Homelander jakbyś tutaj gdzieś jest podejrzany, udowodnił, że jest czysty, jak powiedział, że ja też jestem obywatelem. Przyjąłem wtedy jego stronę. Znowu przez niego mamy problem. Na szczęście nie spodziewa się, że jesteśmy mafiozami we dwójkę. Powiedz mi jedną rzecz. Głosując na księdza, mogłeś się pomylić czy nie? Nie. Okej. Dobra, to Dominik! Dominik, co ty kręcisz? O co chodzi? Nic nie kręcę! I w tym momencie, bo nie chcę, żebyście mnie oskarżali, używam karty anarchisty. Niech los decyduje. Pokémon, wybieram cię. Zostanie wylosowana teraz osoba, która odpadnie z gry i nie będzie głosowania w tej rundzie. Zrobimy w ten sposób, że bardzo proszę o cyfrę od 1 do 10. Każdy ją poda i później ja od prawej strony odliczę i ta osoba odpadnie. Proszę. 6. 8. 14. 3. 17. 10. 27. 1. 28. 2. 34. 2, 9, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 4. Matko za dobro! Polubiłem włosków. Proszę, aby już nikt nie rozmawiał. Proszę, aby wszyscy zasypiamy. Bardzo proszę, aby przebudziła się mafia. Proszę wskazać osobę, która ma zostać wyeliminowana. Wszyscy się budzimy, aczkolwiek okazało się, że po śmierci Kaska bar został zamknięty, więc niestety, ale osoba, która go prowadziła, straciła już funkcję, ale także i życie. Do kitu! Anielski orszak, niech twą duszę przyjmie. To jest ktoś z tej dwójki. Ej, czemu nie? Przecież my już zrzuciliśmy ojca robotę. Ale byliście we dwójkę, bo to rodzinny biznes. Byliśmy, ale... Ale to on był inny tylko. No, ale co z tego, ale macie te same geny, gangsterskie. A geny nie mają wpływu na decyzję, widzicie? Skończył? Ale ja wiem, że ktoś z was jest i nie gadaj, dogadajcie się między sobą. Ale był sobą. Też my i Dominik, tak? A nie, bo by się gra skończyła, bo był jeden mafiozo, czyli ktoś z waszej trójki. Ja myślę, że to jest ten pan. Ekinia, czy jesteś? Popatrz mi w moje włoskie oczęta. Popatrzę ci w twoje włoskie oczęta i ja ci powiem, że nie. On powiedział, że nie, to ja, on nie, na pewno ja też powiedziałem, że nie, to nie, a no to... Dobra, Eka już tutaj wykminia i chce na nas dać, bo nie z mafii. A to mafii. Nie ma sensu, Eka! No nie ma sensu, więc to ty jesteś najmłodszy, więc gówno wie, nie umie kłamać. Jesteś z mafii po prostu. Jesteś niemiły. On jest niemiły.
No bo ty kłamiesz. Bo myśleli, że się nie wybronię. Ale rozumiesz, że się nie kłamie. I to był ten moment, w którym pierwszy raz w grze dostałem kartę. I wiedziałem, że nikt nie lubi, jak gada dziecko. Ale to była moja vendetta na mieście za to, że zamknęli mi bar. Więc wiedziałem, że dziecko musi przemówić. Proszę bardzo. No i patrz, dwójka z nich dostała kartę. A ty nie? Proszę bardzo. Nie! O! Czemu nie? Proszę bardzo. Używam karty! Nie, nie, poczekaj. Kurwa. Usiądź, bohaterze. Nasz kolega dostał kartę, która nazywa się Kryształowe Drzewo. Ta karta działa automatycznie. Jak już wiedziałem w 100%, że świeży jest z mafii i jako umarły dostałem Drzewo Życia, wiedziałem, komu je wręczyć. Dużo od tej karty zależy. Jeżeli trafię Drzewo Życia, to nie dość, że uratuję mojego kochanego braciszka Michello, to na dodatek ocalę mojego medium brata, Cristino. Złap tą kartę i wyciągnij. Od tego zależy wszystko. America, be great again, it bracie. Again. Bracie. Bracia znowu razem. Fanculo! I tu destino a maledetto! Mam szczęście w miłości, ale z kartami gorzej. Anielski orszak. Już nigdy nie zasmakujecie mojego idealnego ciasta włoskiego. Dalej grać, co czy się? Tak. Mam cię! Mam cię! Ja mam ciebie! No, na nie, pewno, to ty no. jesteś. I znowu dostałem kartę. Szkoda mi było dziecka, skoro już wiedziałem, że jest dobra, więc chciałem przywrócić jej babcię. Jako super bohater zrobiłem super ruch. Ja używam cudotwórcę. Ja, dajcie pograć, dajcie pograć! Ja chcę wrócić babcię, bo ona odpadła w pierwszej rundzie. Wracaj, babciu. Babcia! Trudno, zdarza się, ale dobry superhero przywrócił mnie do gry. Dzięki. Peace and love. No i mamy znowu wyrzućmy dwie mafie. Babcia! Czy ktoś jeszcze chce użyć jakiejś karty? Ja chcę użyć. On już nie ma wyjścia. Nie zabijaj mnie, please. Eka użył karty świadek koronny. Nie może zostać zrzucony podczas głosowania. Nie no, kto dał Cristiano tą kartę? Nie rozumiem. Ktoś nas sabotuje. Pewnie ksiądz. Słuchajcie, zagłosujcie na mnie, okej? Okay? Proszę, garniturek. Dziewczynka. Dziewczynka, masz jeden głos. Wiesz, to jest jeden? Wyciągnij jeden palec. Mam jeden. No. Dziewczynka. Dwa. Na misia. Trzy. Ja na wnusie. Cztery. Okej, okay, więc odpadasz z gry. Używam okay. takiej karty. Dziewczynka użyła karty Mściciel. Jeżeli ma zostać wyeliminowana z gry, może wskazać osobę, która opuści ją zamiast jej. O! Co? Ja używam karty na ten, na tobie, bo ciebie nie lubię, ale nie dam ci misia, bo to brak. Na potrzeby tej gry uznaliśmy, że to się dzieje już po głosowaniu, więc w tej sytuacji Eka odpadasz. Gratuluję, miasto wygrało. Yeah! Kochani, jeżeli w takiej formie podobała wam się mafia i chcecie więcej odcinków, to dawajcie znać w komentarzu. Siemano!